Hej, zanim zaczniemy, wpadnijcie w niedzielę, 26 listopada na streama do mnie o godzinie 13 na Twitchu. Robimy kolejny event na żywo, tym razem w lesie. Akcja nazywa się Level Forest. Seto Graba przy pomocy widzów będą próbowali się z lasu wydostać, będą musieli rozwiązywać zagadki. Komentuję ja z ziemniakiem. Może być nieźle. Zapraszam. A teraz bawcie się dobrze. Wszyscy cofnąć się! Będzie boom! Zadziałało! Lecimy! Niecałe 3 minuty, zanim przywrócą moc! Retribution to dowódca. Cerberus jest nieaktywny. Przyjąłem. Jesteśmy w drodze do twojego sektora. Zrozumiano. Mamy skeltery w strefie działań. Poderwać kosę 2, niech przechwytuje. Przyjmuję. Startuję, sir. No to się zaczęło. Kontakt! Na 12! Wychodzi z wieży kontrolnej! Wejdź do tych systemów! Przebijcie się na dziób! Szlak! To prawdziwe gniazdo ostre jest! Z tyłu walili ostro. Tylko zwłoki już latają. Idziemy gdzieś młoda, czy co robimy? Nie ruszę. Chyba wie lepiej. No nareszcie. Więcej EPK! Jeszcze ktoś? Odsłaniać mnie! Za zbiornikami! Musimy się przedrzeć, zanim przywrócą zasilanie! Chory przeżył ten goleś. Nic nie widzę po prostu. Broń mi się kończy niestety. Sorry, stary. No dobra. Utrzymamy górę i będziemy palować ten cel!
Jasne. Gator, wchodzę do środka. Potrzebujemy statków do ewakuacji. Przyjąłem, wysyłam. Uwaga, 1-1 rusza w kierunku celu. Przyjęto. Uważaj na siebie. Będę uważał, kurde, nie musicie mi mówić. Tak jestem zagubiony tu potężnie. Zabito poszukiwane cele. Coś nowego. Weźmiemy sobie to P90, czy cokolwiek to jest. Wygląda na P90. Pewnie jakiś nowoczesny, cholera. Dobra, to jest ten myśliwiec. Do wszystkich! Mam prototyp! Siadaj i odpalaj! Mamy tu niebo strzelaninę! Zaraz będę. Korsarz ruszył i wraca do bazy. Daję! Wygląda na to, że mamy dowódców eskadry! Jasne, zdejmijmy ich! Ethan, tu dowódca, słyszysz? Idealnie, sir. Monitoruj uzbrojenie Cerberusa, zrozumiano? Tak jest, sir. Dam raport. Czekam. Bum! 1A! Kurde, mocniejsze mają statki na to wygląda. Tam jest go. Skoro musimy im prototypy kraść. Przyjęto. Kosy, uwaga, wieżyczki Cerberusa działają. Ostrożnie. Wróg po lewej. Dzięki za ostrzeżenie, Ryder. Kurde, ucieka skubaniec. Cele na naszych tyłach. Zagrożenie na 9. Mam go. Potworny bałagan. Zbić mu to działa i to powinno rozwiązać problem. Ale mamy jeszcze asy. Jeszcze jeden jest. Asy Fog. Zobaczymy. Zwiewa nam. Serio? Zwiał? Cele na 11. Nieźle wieje, skubany. Cele na 11. Rakietą oberwał. Natychmiast wracamy do bazy. Gator, możecie strzelać do Cerberusa. Lecimy, Reyes. Lecę. No to chyba załatwia sprawę. O,
Zrzut teraz! Zrzut za 3, 2, 1! Kapitanie, będą mówić o Genewie. No, zobaczymy. Nie zasłaniać kapitanowi! To tam była defilada, nie? Co mają ludziom gadać? Że dostajemy bęcki? Niestety, kurde. To jest na mostek, ja bym chętnie się udał do swojej kajuty. Ale zaraz, moja kajuta musi być w pobliżu mostku, w końcu jestem kapitanem, nie? Kapitan na mostku! Po co to mówisz? Bo to lubię. Kapitan Joester! Kruk jeden ląduje? Właśnie. Spokojnie. Gotowaj za minutę. Na stary jeszcze czas. To było mi potrzebne. Wiemy coś więcej? Co wiemy? Salter, to żeśmy... O kurde, ile to się pojawiło. To jest... A, to są pewnie dzienniki. Dobra. Czy na moim mostku zjawił się as przy stworzy we własnej osobie? Chciałem zobaczyć, jak się urodziły asy nieloty. Ale czemu zawdzięczam tę przyjemność? Tak, po prostu zajrzałem jej to. Gówno prawda, wężysz na rzecz ósemki wyspecjalizowanych lotników, którzy prędzej daliby się zabić, niż tu przyszli. Wykonuję misję. Aha, wiedziałem. Niech zgadnę. Operacja, z jakiej paki na pokładzie zjawił się sam admirał. Zgadłem? Szczerze mówiąc, nie miałem pojęcia, że był to admirał. Ale wiemy, że kapitan Alden razem z połową dowództwa olali po pijawy, bo byli zbyt zajęci. Coś się kroi. Czemu ty? Losowaliśmy. Tego też nie kupuję. To twoja eskadra, jesteś najwyżej. Jasne, chyba jak oni siądą, a ja stanę. To co mi powiesz z rzeczy, których nie mogę powtarzać? Dostałem to dziś rano od kapitana Aldera. Obraz ze spektroskopu, stan głębokiego pola. Straszna kurwa locha. Mamy tak, raporty. Operacja Feniks, Czarne Niebo. Dane personelu. Dużo rzeczy, które można sobie przejrzeć w swoim prywatnym czasie. Gdyby ktoś miał ochotę. I co dalej, Reyes? Sir, admirał Reyes wyznaczył priorytetowy cel w pobliżu Saturna. Mostek zdołał odszyfrować komunikaty floty FOK. Dostępne są teraz nowe cele do ataku powietrznego. Jasna sprawa. Dobra, bierzemy się za to, skoro jest to główne zadanie. Zniszcz kluczową stację paliwową. Ma to sens. Autoryzujemy oczywiście. By zapewnić flocie czas na odbudowę, zmniejszymy gotowość bojową FOK. Co jest celem? Na księżycu Saturna Tytanie FOK ma ważną bazę paliwową. Wylądujecie poza patrolowanym obszarem z oddziałem Marines i przeprowadzicie zwiad strefy. Gdy na miejscu wylądują posiłki, zniszczycie wieżę paliwową. To główny cel? Tak jest. Zmusimy wroga do defensywy z dala od ziemi. Kapitanie, nie będę krył, że zazdroszczę panu tej misji. Dołączyłbym, gdybym mógł. Bez odbioru. Gotowe. Zaczynamy skok. Alarm kolizyjny. Go za 3, 2, 1. Jak analiza? Złe wejście. Dokładność 8,6. Wyciągniesz nas z tego, Gator? Pracuję nad tym. Kadłub przeciążony. No co, damy radę? Prawie na 100%. Pewności nie ma. Stop po wyjściu. 3, 2,
Jeden! Raport! Różnica 0,05. Dobry skok. Niezły lot, Gator. Bosman, idź z kapitanem do zbrojowni. Tak jest. No ładnie, kurde. To za każdym razem ten skok ma być ryzykowny? Zaprowadzę pana, kapitanie. Spokojnie, spokojnie. Nie mieliśmy wojsk na Tytanie. A, próba ognia. Rozwalenie tej wieży znacznie poprawi morale. Na statku czy w domu? Ogólnie, sir. Łączność będzie przerywać, ale może sygnał będzie znośny. Mówi się trudno. Kapitanie? Proszę za mną, sir. Nie wiem, czy to zostało powiedziane, ale wydaje mi się, że główna baza FOK to jest Mars. Ci żołnierze coś krzyczeli tam. Mars na zawsze, czy coś? Tylko przy pełnej mocy. Kapitanie, szykuję gruntolubów do lotu na Tytana. Za 5 minut w hangarze, panowie. Ale zostawiam pana. Muszę przygotować dla pana broń. Dzięki. Byłeś na Tytanie? Byłem. Misja? Nie, z ojcem. Był robotnikiem. 30 lat pracował przy rurociągu. Poszedł na emeryturę, zanim zjawił się front. Pora im dokopać. Dokładnie. Naprawdę im się należy. Jak to robimy? Wspólna operacja. Ty i ja. Przyjąłeś? Potwierdzam. Szybki zwiad, mały zespół. To jest wrogie terytorium. Tak, piękny zbieg okoliczności. Wtedy front nie prosił nas o pozwolenie. Teraz my nie poprosimy ich. Moje szakale już czekają. Działaj tak jak na Księżycu, a poradzimy sobie. To zaszczyt, sierżancie. Wszelkie zaszczyty zwykle są gówno warte, wiesz, Reyes? Niech pan lepiej skupi się na misji. Rozumiem. A czy sierżant ma świadomość, że słowo zaszczyt pojawia się w przysiędze naszej marynarki? Wiedziałem, że coś z wami nie tak, skurczysyny. To by wyjaśniało łodzie podwodne. Ale co z nimi? No, tylko marynarka buduje statki, które toną. Dobra, szykujmy się. Wiadomo. Kapitanie! Tak. Niech pan weźmie Itana. Chcę go w drużynie. Dobra, ucieszy się. Ma chłop wielki szacunek do Marines. Ach, no i bardzo słusznie. Ethan, lecisz. Udaj się do Kruka 2. Przygotowałem panu broń, komandorze. Lecicie na Tytana, tak? Tarcza pozwoli wam zobaczyć każdego, kto spróbuje się podkraść. Chłopaki zorganizowali strzelnicę. Nie krępuj się. Wypróbuj wszystko, co wpadnie ci w oko. Jasna sprawa. Co my tu mamy? Aha. Karabiny prawdopodobnie będą na górze. Niezły sprzęt. Do tej karmy się całkiem wygląda jak Wektor. Tylko, że zmodyfikowany, bo ma dwa... Szerszy jest. Ma dwa magazynki chociaż. Co to jest? ERAT? HVR. No nic. Zaraz dobiorę uzbrojenie. To weźmiemy snajperkę zgodnie z sugestią. Jest ciekawy magazynek fuzyjny, który szybko wytwarza amunicję energetyczną. To może być ciekawe, chociaż zmniejsza celność i zasięg. Wziąłem też tłumik i zwiadowczy celownik. Natomiast pistolet maszynowy jest dosyć ciekawy. Więcej pocisków w magazynku, uchwyt, no i ten trojański celownik, który wychwytuje przeciwników, zaznacza ich. To mi się przydaje czasami, nawet jeżeli nie ma zadymy jakiejś w okolicy, to i tak czasami ciężko ich wypatrzeć. W tle różne rzeczy się dzieją. No dobra, to lecimy. Zabójcie raz! Wie pan, czego chce. Powodzenia! No. Wiesz, pamięć, Samora. Zrobię ci takie szkolenie, że się wpiętnie. Tak jest! To się nie powtórzy! Ha, właśnie was szukałam. Jak tam, Gibson? Próg 2 gotów. Uważajcie na odczyty temperatury przy wchodzeniu w atmosferę Tytanu. Kto będzie pilotował transport? Vox. Posadzi was z łatwością, ale niestety będzie trochę trzęsło. Miewa pan mdłości, sierżancie? Nigdy. No to teraz jest okazja. Pędzę, proszę. Dalej! Do środka! Ładować się! Zespół ratowniczy.
Uważaj, Kashima! Będzie trzęsło! Żaden problem, sierżancie! Każdemu zdarza się szykno. Przygotowałem panu miejsce po lewej, na samym przodzie. To może być loteria. Możesz siedzieć w tym miejscu, w którym na przykład lądownik dostanie. Dokąd to, blaszaku? Ej, spokojnie, spokojnie. Podjedź ze mną. Macie spastować, tak? Siadaj, żołnierzu. Tak jest, sierżancie. Kod jeden, kapitanie! No to startuj, boks. Tak jest, szykować się! Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Czysto. Uwaga, będzie trzęsło. To się nazywa pionowe lądowanie. Zrób na mnie! Widzicie Itana? Osobiście za tego skurwysyna żelazniaka ręczę. To jeden z nas. Itan! Powiedz, jak marynarka wygrywa bitwę! Wysyła Marines! Słyszał pan, kapitanie? Żyjesz, Kashima? Ledwie! Dziesięć sekund do strefy zrzutu. Włożyć maski! Dobra. Brooks, otwórz drzwi. I żeby wszystko było jasne. Lądujemy przy rafinerii, ruszamy do strefy lądowania i zaczynamy. Jasne? Jasne! Ciekaw jestem, czy to przepompownia paliwa, czy tutaj wydobywają też coś. No nie wygląda przyjaźnie. Startuj, boks! Tak jest! Wracam do mamy! Jak oznaczona, będę wiedział! Szukasz! Ktoś zrozumiał? Będzie na nas czekał. Łączność będzie siadać przez tę pogodę. Prawie to jak w domu! Chyba było tu ładnie. Z ojcem pływaliśmy tu łódką. Chyba trochę się pozmieniało. Po co tu przybyliście? Ojcu marzyło się lepsze życie. Ta, FOK wszystko popsuł. Walczył? Ethan, zostaw sierżanta. Nie, nie, w porządku. Ojciec służył w 32. pancernej. A, triumf albo śmierć. Dwa razy zestrzelili ich na Deimosie. Wdał się pan w niej? Nie sądzę. Był w lądowej. Nie, mam mu tego za złe. Kurde, pomyśleć, że tu kiedyś mogło być ładnie. Nie jest ładnie, żółte chmury. A nie, kochany. Mam coś. Kiedyś było tutaj ładnie. FOK to najechał, a potem zrobił obóz pracy. Ojciec ledwie stąd uciekł. Ci tutaj nie mieli tyle szczęścia. O co chodzi tym ludziom z FOK? Na czym polega problem tego gościa, który dowodzi tym burdelem? Pewnie się dowiemy prędzej czy później. Oddział! Do mnie! Tędy! Musimy się tedy przetrzeć i dostać do wieży paliwowej. Brooks! Kashima! Osłaniaj się! Kapitan i ja bierzemy lewo! Tak jest! Ethan, idź z nimi. Tak jest. Nieprzyjaciel, na wprost. Strażnicy mają poty tropiące. Niech się pan trzyma cienia. Ser, pański interfejs śledzi, czy widzi pan obrót. Jak wskaźnik jest nisko, nie widać pana. Uwaga, czujki na trzeciej. Jasne, odbijamy, kapitanie. Brakuje zagrożenia. Odwołuję.
Stój cicho, kapitanie. Szlak. Chwila. Strzelamy w maryjnie. Nie ma zasłuchu. Brawo, Kashima. Może pan ruszać. Przyjąłem. Proszę ze mną dostać, kapitanie. Jestem. Tędy. Lack what it takes to win this war.